Ezoporada Dnia w Pigułce na środę, 8 grudzień. Dzień do nadrabiania zaległości. Nieco spraw się nagromadziło i one już nie mogą dłużej czekać. Postaraj się dziś znaleźć czas na pielęgnację swojego ciała. Dlaczego to jest tak istotne? Dziś zapisuje się nasza matryca ciała, czyli to, w jakim stanie dziś będzie Twoja skóra i ciało, to taką formę powieli na następne tygodnie. Zatem kremy i maseczki w dłoń. Warto też zrobić kilka przysiadów, by ruszyć krążenie. To również wpłynie pozytywnie na prze, nie tylko na stan Twojej skóry, Twojego organizmu, ale również pozytywnie wpłynie na przepływ energii przez Twoje czakry. Polecam. Polecam również um, zabiegi bionergoterapeutyczne, właśnie pod tytułem Matryca Ciała. Mam jeszcze dwa wolne miejsca na, dzisiejszy, na dzisiejsze wieczorne terminy, zatem zachęcam. Link do tego zabiegu bionergoterapeutycznego znajdziecie pod filmikiem. Poza tym uważaj, co dziś myślisz, bo to, co będzie w głowie, to to przyciągniesz do życia. Zatem zapal zielono, złotą świecę albo świecę anielskiej mocy. I wpisz do zeszytu kilka Twoich nowych celów i marzeń. Zeszyt marzeń dzisiaj powinien być u każdego w ruchu i pracuj z nim, bo warto. Co natomiast w zdrowiu? W zdrowiu, uwaga na nałogi, bo możesz przecholować, oraz hormony. Warto zwrócić uwagę również na jakość zabiegów pielęgnacyjnych, by nie zostać oszpeconym. Poza tym, płodny dzień. Nie tylko pod względem biologicznym, ale również i pod względem życiowym. Karta dnia na dzień dzisiejszy, karta cesarzowa. Doskonały dzień na wdrażanie nowych planów w życie. Mogą pojawić się twórcze pomysły i super koncepcje. Każde działanie, które dziś rozpoczniesz, ma bardzo dużą szansę na powodzenie. Tego ci życzę. Życzę Ci również cudownie uśmiechniętej środy, magicznie pozdrawiam terapeutka Rejki oraz astronomerolog Ewa HL. Dziękuję i do jutra. Pa pa!